Cześć, z tej strony Krzysiek z kanału Gryfinka. Dzisiaj zajmiemy się grą Kartografowie opowieść ze świata roleplayer od wydawnictwa Ogry Games. Opowieści w tej grze będzie mało, za to będziemy sporo rysować, ale o tym przekonacie się sami, jak wysłuchacie do końca. Z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować księgarni Gandalf za przekazanie kopii gry do przygotowania materiałów. Królowa Gimnax nakazuje odzyskanie ziem północnych. Jako kartograf na usługach dworu zostajesz wysłany, by narysować mapę spornego terytorium i włączyć je do królestwa na los. Dzięki królewskim edyktom dowiesz się, które ziemie będą dla królowej najcenniejsze, a jeżeli uda ci się spełnić jej oczekiwania, twoja reputacja wzrośnie znacząco. Nie będziesz jednak na tym pustkowiu sam. Władcy Dragul na pewno zakwestionują roszczenia królowej. Spodziewaj się ich podstępów i zasadzek. Rysuj ostrożnie linie swej mapy tak, by maksymalnie ograniczyć ich wpływy. Odzyskaj jak największą część ziem pożądanych przez królową, a zostaniesz ogłoszony największym kartografem w całym królestwie. W grze kartografowie gracze rywalizują ze sobą przez 4 pory roku o gwiazdki reputacji. W trakcie każdej pory roku gracze będą rysować na swoich arkuszach mapę i zdobywać punkty za jak najlepsze wypełnienie królewskich edyktów. Zwycięzcą zostanie gracz, który do końca zimy zdobędzie największą liczbę gwiazdek reputacji. W pudełku znajdziemy 100 arkuszy mapy dwustronnych. 13 kart odkryć, 16 kart reputacji, 4 karty zasadzek, 4 karty pór roku, 4 karty edyktów. I jak wszystkiego jest po 4, to będziemy mieli też 4 ołówki. Przygotowanie gry. Po pierwsze, rozdaj każdemu graczowi pusty arkusz mapy. Wspólnie zdecydujcie, czy użyjecie go po stronie pustkowi, czyli po stronie A, czy może po stronie bezdroży, po stronie B. Po drugie, rozdaj każdemu graczowi ołówek. Jeżeli będziecie grali więcej niż 4 osoby, dodatkowe ołówki musicie zorganizować we własnym zakresie. Z naszego doświadczenia możemy powiedzieć Wam, że różnokolorowe kredki równie dobrze się tutaj sprawdzą, a może nawet i lepiej. Po trzecie, na górze arkusza mapy każdy z graczy zapisuje imię swojego kartografa. Opcjonalnie możecie podać także wasz tytuł oraz narysować herb rodzinny, jak na poniższym przykładzie. Po czwarte. Rozłóż cztery karty edyktów i połóż je odkryte w rzędzie na środku obszaru gry. Edykty należy rozłożyć alfabetycznie: edykt A, edykt B i tak Po piąte. Podziel karty punktacji na cztery stosy zgodnie z ich rewersami. Różnią się rodzajem terenu. Potasuj osobno każdy z nich, a następnie wylosuj po jednej karcie z każdego stosu. Ułóż losowo po jednej odkrytej karcie punktacji pod każdą kartą edyktów. Pozostałe karty punktacji odłóż do pudełka. Nie będą brały udziału w tej grze. Po szóste, ułóż cztery karty pór roku na odkrytym stosie, tak by ich kolejność zgodna była z postępem pór roku. Czyli wiadomo, wiosna, lato, jesień, zima. Karta wiosny powinna być widoczna na wierzchu stosu. Po siódme, potasuj cztery karty zasadzki i stwórz z nich zakrytą talię. Następnie, tak przygotowaną talię ułóż po jednej stronie obszaru gry. Po ósme, potasuj karty odkryć i stwórz zakrytą talię odkryć. Weź wierzchnią kartę z talii kart zasadzki i wtasuj ją bez odkrywania do talii odkryć. Tak stworzoną talię odkryć uż obok stosu kart pur roku. Jeżeli wykonaliście wszystkie wymienione kroki, gra jest przygotowana do rozgrywki. Gra rozgrywana jest w trakcie trwania czterech pór roku. Każda z nich podzielona jest na rundy, a każda runda składa się z trzech faz. Fazy odkryć, fazy rysowania i fazy sprawdzania. Na końcu każdej pory roku gracze będą zdobywać gwiazdki reputacji. Faza pierwsza jest to faza odkryć. Odkryj wierzchnią kartę stali odkryć i połóż ją na środku obszaru gry. Tak, by była dobrze widoczna dla wszystkich graczy. Każde kolejne karty odkryć układaj na już wcześniej zagranych kartach, tworząc kolumnę. Ważne, by cały czas były widoczne wartości czasu na wszystkich zagranych już kartach odkryć. Jeżeli pierwszą odkrytą kartą jest karta Ruin, od razu odkryj kolejną kartę Stali Odkryć i umieść ją na wierzchu karty Ruin. Jeżeli drugą odkrytą kartą jest również karta ruin, od razu odkryj kolejną kartę stali, odkryć i umieść ją na wierzchu dwóch wcześniejszych kart ruin. Faza druga to faza rysowania. W tym samym czasie każdy z graczy, niezależnie od pozostałych, wybiera jeden rodzaj terenu i jeden z dostępnych kształtów przedstawionych na odkrytej właśnie karcie odkryć, a następnie rysuje go ołówkiem na swojej mapie. Jest tutaj kilka zasad odnośnie rysowania, o których trzeba pamiętać. Wybrany kształt nie może nachodzić na obszary już wypełnione lub krawędzie mapy. Góry i wąwóz, czyli kształt w środkowej części mapy B, traktuje się jako wypełnione obszary. Wybrany kształt nie musi zostać narysowany jako sąsiadujący z narysowanym już wcześniej kształtem na mapie. Wybrany kształt może być w razie potrzeby dowolnie przekręcony lub odwrócony, zanim zostanie narysowany na mapie. Po narysowaniu danego kształtu gracz wypełnia go wybranym przez siebie symbolem terenu przedstawionym na karcie odkryć. Jeżeli gracz nie może na swojej mapie narysować żadnego z dostępnych kształtów, zamiast tego rysuje kwadrat o wymiarach 1 na 1 w dowolnym miejscu mapy i wypełnia go wybranym przez siebie rodzajem terenu. Każdy obszar gór ma cztery sąsiadujące z nim obszary. Jeżeli gracz otoczy obszar gór wypełniając wszystkie cztery sąsiadujące z nim obszary, może wypełnić następny symbol monety na swoim torze monet. Niektóre kształty pojawią się na karcie odkryć razem z monetą. Jeżeli gracz wybierze do narysowania kształt z monetą, również będzie mógł wypełnić następny symbol monety na swoim torze monet. Mamy kilka rodzajów terenu. Są to. Las, wioska, pole, woda, potwór oraz góry. Omówmy sobie teraz kilka dość charakterystycznych kart. Na przykład szczeliny. Jeżeli zostanie odkryta karta szczelin, każdy gracz rysuje kwadrat o wymiarach 1 na 1 w dowolnym miejscu mapy i wypełnia go dowolnym rodzajem terenu pokazanym na karcie. Oczywiście nadal obowiązują wszystkie normalne zasady i ograniczenia dotyczące rysowania. Karta Ruin. Jeżeli zostanie odkryta karta Ruin, jedna lub kolejno więcej, każdy gracz musi narysować na swojej mapie jeden z dostępnych kształtów z kolejnej karty odkryć, która nie będzie już kartą Ruin. Tak, by przykrył on także obszar Ruin przedstawiony na mapie jeżeli to oczywiście jest możliwe. Jeżeli gracz nie będzie mógł narysować wskazanego na karcie odkryć kształtu tak by przykrył on obszar ruin lub nie ma już na mapie niewypełnionych obszarów ruin, gracz musi narysować kwadrat o wymiarach 1 na 1 w dowolnym miejscu mapy i wypełnić go dowolnym rodzajem terenu. Karta zasadzki. Jeżeli zostaje odkryta karta zasadzki, sprawdźcie kierunek strzałek, który pokazany jest na karcie. Następnie każdy z graczy przekazuje swój arkusz mapy do sąsiada zgodnie z kierunkiem pokazanym na karcie. Każdy gracz rysuje przedstawiony na karcie zasadzki kształt na mapie swojego sąsiada, a następnie wypełnia go rodzajem terenu o symbolu potwora. Jeżeli gracz nie będzie mógł narysować przedstawionego na karcie zasadzki kształtu, bo nie zmieści się on na mapie sąsiada, zamiast tego będzie Musiał narysować w dowolnym miejscu na mapie sąsiada kwadrat o wymiarach 1 na 1 i wypełnić go rodzajem terenu o symbolu potwora. Następnie mapy wracają do swoich właścicieli, a zagrana karta zasadzki zostaje odrzucona do pudełka gry. Uwaga! Jeżeli karta zasadzki zostanie odkryta od razu po karcie ruin, karta zasadzki jest rozgrywana na normalnych przedstawionych powyżej zasadach. Natomiast efekt karty ruin będzie miał zastosowanie dopiero do następnej karty odkryć, odkrytej po karcie zasadzki. W skrócie mówiąc, ruiny nie działają na zasadzkę. Przejdźmy do kolejnej trzeciej fazy, czyli do fazy sprawdzania. Sprawdź, czy nastąpił koniec trwającej obecnie pory roku. Próg czasu to liczba, która jest przedstawiona w lewym górnym rogu każdej karty pory roku. Dla przykładu, próg czasu na karcie lata wynosi 8. Dodaj do siebie wszystkie wartości czasu z kart odkryć, które zostały już odkryte i ułożone w kolumnie. Jeżeli suma wartości z kart odkryć równa się lub przekracza wartość progu czasu dla danej pory roku, bieżąca pora roku kończy się. Należy od razu przejść do końca pory roku. I jeżeli suma wartości z kart odkryć jest mniejsza niż wartość progu czasu dla danej pory roku, bieżąca pora roku trwa dalej. Powróć do rozgrywania fazy odkryć. Koniec pory roku. Gracze zostaną ocenieni na koniec każdej pory roku. Zdobędą gwiazdki reputacji w zależności od tego, jak dobrze wypełnili edykty królowej. Punktacja za królewskie edykty. Sprawdź bieżącą kartę pory roku, by upewnić się, które dwie karty punktacji będą oceniane. Na przykład wiosną oceniać będziesz karty punktacji znajdujące się pod kartą edyktu A. Oraz B. Każdy gracz sprawdza swój własny arkusz mapy i określa, ile gwiazdek reputacji zdobył z każdej z dwóch kart punktacji, która jest oceniana podczas tej pory roku. Wyniki zapisz w odpowiednich polach na dole arkusza mapy. Każdy gracz zdobywa jedną gwiazdkę reputacji za każdy wypełniony symbol monety na swoim torze monet. Wynik zapisz w odpowiednim polu na dole arkusza mapy. Każdy gracz traci jedną gwiazdkę reputacji za każdy pusty obszar sąsiadujący z obszarem terenu o symbolu potwora na swoim arkuszu mapy. Wynik zapisz w odpowiednim polu na dole arkusza mapy. Jeżeli pusty obszar na mapie sąsiaduje z kilkoma obszarami typu potwór, gracz straci tylko jedną gwiazdkę reputacji za taki pusty obszar. Jeżeli aktualną porą roku jest zima, rozgrywka się kończy. Przejdź do etapu koniec gry. W innym przypadku przygotuj do rozegrania kolejną porę roku. Przygotowanie do kolejnej pory roku. Odrzuć wierzchnią kartę ze stosu pór roku i odłóż ją do pudełka z grą. W ten sposób odkryjesz kolejną kartę pory roku. Przetasuj talię odkryć, dodaj do niej również wszystkie karty odkryć, które zostały odkryte w poprzedniej porze roku. Następnie weź wierzchnią kartę zasadzki z talii kart zasadzki i wtasuj ją bez odkrywania do talii kart odkryć. Uwaga! Jeżeli karta zasadzki nie została odkryta podczas poprzedniej pory roku, pozostaje w talii odkryć na następną porę roku. W takim przypadku zostaje dodana kolejna karta zasadzki. Będzie więc możliwe, że podczas późniejszych pór roku w talii odkryć znajdzie się nawet kilka kart zasadzki. Gdy zima dobiega końca, a wyniki graczy zostaną sprawdzone po raz czwarty, rozgrywka się kończy. Każdy z graczy sumuje swoje gwiazdki reputacji zdobyte podczas wszystkich czterech pór roku i zapisuje swój łączny wynik na arkuszu mapy. Gracz, który zdobędzie najwięcej gwiazdek reputacji, zostaje zwycięzcą. W przypadku remisu zwycięża gracz, który stracił najmniej gwiazdek reputacji z obszarów o symbolu potwora podczas wszystkich czterech pór roku. Jeżeli gracze nadal remisują, wspólnie będą cieszyć się ze zwycięstwa. Karty punktacji. Sprawdzając wyniki pamiętaj, że Obszary, które stykają się ze sobą bokami są uznawane za sąsiadujące. Obszary, które stykają się narożnikami nie są sąsiadujące. Połączone obszary jednego rodzaju terenu nazywa się klastrami. Klaster może składać się z dowolnej liczby pojedynczych obszarów, w tym także tylko z jednego obszaru. Obszary typu potwór, góry i wąwóz wszystkie uważane są za wypełnione. Obszary ruin uważa się za wypełnione tylko jeżeli jest na nich narysowany symbol terenu lub symbol potwora. Na kolejnych dwóch stronach mamy szczegółowo opisane wszystkie karty punktacji występujące w grze. Przed liczeniem punktów wynikających z danej karty punktacji sugeruję, aby zapoznać się z tymi opisami. One naprawdę potrafią pomóc. Gra oferuje także tryb solo. Wyruszysz w drogę jako samotny kartograf, by zbadać obszary królestwa na los. Na końcu swojej podróży spróbujesz zdobyć od królowej gimnaz prestiżowy tytuł, który będzie zależał od osiągniętego przez Ciebie wyniku. Przygotuj rozgrywkę jak dla gry podstawowej, uwzględniając następujące zmiany. Nie zapisuj swojego tytułu na arkuszu mapy. To właśnie tam zapiszesz tytuł nadany ci przez królową Gimnaks na końcu rozgrywki. Zmiany w rozgrywaniu kart zasadzki. Kiedy odkrywasz kartę zasadzki, przyjrzyj się siatce znaków w prawym górnym rogu karty, by sprawdzić, który narożnik mapy przedstawia. Na arkuszu mapy, zaczynając od narożnika zaznaczonego na karcie zasadzki i kontynuując dookoła wzdłuż krawędzi mapy w kierunku wskazanym przez strzałki na karcie zasadzki, spróbuj narysować widoczny na karcie kształt obszaru potwór. Bez przekręcania go lub odwracania. Jeżeli nie uda się to w żadnym miejscu wzdłuż czterech krawędzi mapy. Odsuń się o jeden obszar od krawędzi mapy i spróbuj ponownie. Znowu rozpocznij z narożnika wskazanego na karcie zasadzki, postępując w tym samym kierunku. Powtarzaj ten proces za każdym razem, odsuwając się o jeden obszar od krawędzi mapy, aż będziesz w stanie narysować wskazany kształt z symbolem potwora, lub stwierdzisz, że nie ma miejsca, aby go narysować. Jeśli kształtu nie da się narysować zgodnie z zasadami, zignoruj kartę zasadzki. W trybie solo jest pewna zmiana w punktacji. Ustal swój wynik. Zrób to dokładnie tak samo jak w grze podstawowej. Następnie zsumuj wartości znajdujące się w prawym dolnym rogu czterech kart punktacji używanych w tej rozgrywce. Wartości są w gwiazdkach odejmij sumowaną wartość z gwiazdek z kart punktacji od osiągniętego przez ciebie wyniku, aby sprawdzić jak ci poszło. Królowa Gimnaz przyzna tobie tytuł na podstawie najwyższej oceny, którą osiągnąłeś lub przekroczyłeś zgodnie z tabelą obok. I tak, idąc od ostatniego miejsca. Jeśli osiągniesz minus 30 punktów, zostaniesz poplamionym ochlapusem. Jeżeli osiągniesz minus 20 punktów, zostaniesz gryzmolącą niezdarą. Za minus 10 punktów będziesz nieudolnym asystentem. Przy minus 5 punktach osiągniesz tytuł amatora hobbisty. Jeżeli osiągniesz całe 0 punktów, staniesz się aplikantem geodetą. Jeśli pójdzie ci ciut lepiej i zdobędziesz 10 punktów, będziesz wędrownym topografem. Za 20 punktów otrzymasz tytuł mistrza kartografii. A jeżeli jakimś cudem uda ci się uzyskać 30 lub więcej punktów, Królowa Gimnax uzna cię za legendarnego kartografa. I tak skończyliśmy instrukcję do gry Kartografowie: Opowieść ze świata role player. Tak jak mówiłem wam na początku, sami usłyszeliście, że opowieści w tej grze jest mało. Nie zmienia to jednak faktu, że gra dostała bardzo wiele nagród i jest doceniana przez graczy. Usłyszymy się ponownie niedługo w następnym materiale. Cześć!